Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym spotkaniu naszego cyklu Masz Prawo, organizowanego przez Stowarzyszenie OWUM, którego mam przyjemność dla Państwa być m.in. gospodarzem. Ja nazywam się zresztą Tomasz Parak, jestem radcą prawnym i współpracuję z OWUM. Porozmawiamy sobie o tak zwanym Polskim Ładzie. O sporej, właściwie myślę, że można powiedzieć wprost, największej reformie podatkowej, z jaką mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, która to została podpisana przez prezydenta w dniu 15 listopada tego roku i no w tym momencie powiedzmy stała się ostateczna, pomimo tego, że wiele środowisk, wielu przedsiębiorców próbowało coś zrobić, żeby jej treść zmienić, żeby ją odlec w czasie. To może się częściowo udało, ale właściwie tylko w przypadku tych przedsiębiorców zajmujących się wynajmem, na przykład mieszkań dla innych. O nich dzisiaj rozmawiać nie będziemy, ponieważ tak jak też to sygnalizowałem Państwu w jednej z poprzednich części naszego cyklu, podzielimy to sobie w ten sposób, że no, przyjęliśmy założenie, że część ogólną, którą też na wszelki wypadek, jeśli Państwo żeście jeszcze nie mieli okazji widzieć, pokrótce podsumuję w tym odcinku również. Część ogólna, krótsza, 5-minutowa jest dla wszystkich. Tam kilka, mniej więcej 4 główne założenia Nowego Ładu zostały przeze mnie wytłumaczone. Jeśli Państwo chcecie, to zachęcam, żeby do tej części się cofnąć, aczkolwiek nie jest też strasznie, powiedzmy, konieczne, ponieważ też pokrótce to tutaj przypomnę. Oraz 2 dalsze części, jedna dla tych z Państwa, którzy są pracownikami na etacie, druga dla tych z Państwa, którzy to z kolei zajmują się jakąś niedużą własną działalnością gospodarczą. Te dwie grupy o wzajemnie jakby nie pokrywających się w ogóle pytaniach kierują się do nas właśnie z prośbą o wytłumaczenie, mówiąc potocznie, co jest grane z tym Polskim Ładem, do czego to zmierza i na czym polega. Niektórzy też, nie oszukujmy się wprost, pytają nas, czy z tego powodu, aby nie stracić pieniędzy na tak zwanym Polskim Ładzie, nie powinni dokonać jakichś edycji swojej działalności, gdzieś jej przekształcić, czy coś takiego. Spróbuję dla Państwa również i na to odpowiedzieć, choć już teraz myślę, że Państwo częściowo domyślacie się odpowiedzi, które, tak jak to zwykle z nami prawnikami bywa, brzmi, to zależy. I zdecydowanie jest to temat na indywidualną analizę Państwa konkretnej sytuacji, zarobków, kosztów itd., nie zaś na tak ogólne wystąpienie i kierowane do szerszej grupy. Natomiast no, być może uda mi się troszkę Państwa częściowo nakierować na to, w jakim trybie, w jaki sposób być może coś można pozmieniać, może coś warto właśnie pozmieniać w kontekście problematyki Polskiego Ładu. Najpierw jednak, tak jak sygnalizowałem, pokrótce 4 podstawowe założenia tej zmiany podatkowej, jakie przed nami stoją. Tak jak mówię, bardziej szczegółowo jesteście Państwo w stanie poznać je w toku nagrania celowo temu poświęconego. Ja Państwa zachęcam, ona też ma bodajże 5 minut, więc to nie jest coś nie wiadomo co. Wychodzi plus minus minuta na każde z zagadnień. W tej chwili tylko Państwu powiem tak, to jest po pierwsze podniesienie progu, tak zwanego wpadnięcia w drugi próg podatkowy. Dla tych z Państwa, którzy rozliczają się na progach podatkowych niezaśliniowo, wpadnięcie w drugi próg podatkowy będzie zasadniczo trudniejsze, bo roczny zarobek nie będzie w rzędzie 85, tylko 120 tysięcy złotych. Aczkolwiek, tak jak też sygnalizowałem wówczas, warto tutaj zwrócić uwagę na to, że to wpadnięcie niejako jest coraz prostsze, ze względu na to, że wartość pieniądza się zmienia i już te 85 tysięcy teraz zarabiane, a 85 tysięcy zarabiane powiedzmy 10 lat temu, to jest absolutnie, absolutnie co innego. Natomiast no, powiedzmy, że będą Państwo z większym trudem, i to oczywiście dla Państwa korzystniej, wpadać w ten tak zwany drugi próg podatkowy, co oczywiście w praktyce ze względu na inflację i inne tego typu zmiany, prawdopodobne podwyżki, może jednak się zniwelować. Po drugie,
Zwiększenie kwoty wolnej od podatku, przy czym tutaj warto zwrócić uwagę, co zaraz wytłumaczę, że w praktyce żadna kwota taka wolna całkowicie nie będzie, ale to jest to taka hasłowo rzecz biorąc, rzeczywiście podatek będzie liczony od kwoty dopiero powyżej przekroczenia 30 tysięcy złotych. Wcześniej ta kwota była definitywnie mniejsza i wielokrotnie było, jeśli mogę to tak nazwać, lobbowane, aby dokonać jej urealnienia, powiększenia. No zresztą takim właśnie urealnieniem, powiększeniem, waloryzacją zwał jak zwał jest zarówno jej podwyższenie, jak i zmiana tej kwoty właśnie od której wchodzi się drugi próg podatkowy, przy czym no właśnie to można zaryzykować tutaj tezę, że te zmiany niekoniecznie odbijają się na realiach, bo już po prostu inna jest wartość pieniądza. Dlaczego zasygnalizowałem, że to ta kwota może jednak nie być w istocie wolna od podatku, a potem powiedziałem, że dosłownie rozumiejąc podatku może tak. Chodzi o to, że obecnie Państwo płacicie składkę zdrowotną w stałej kwocie regularnej, tak? Natomiast w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu będziecie Państwo płacić, krótko mówiąc, również w zależności od dochodu składkę zdrowotną. Wobec czego, pomimo tego, że na przykład zarobi się w roku mniej niż te 30 tysięcy, na przykład zarobi się 20, no to od nich liczona będzie składka zdrowotna i co prawda zwana będzie składką zdrowotną, natomiast jestem skłonny zaryzykować tezę, że z punktu widzenia większości z Państwa to nie robi różnicy niejako, czy będziecie płacić 9% za coś, nazywając to podatkiem, czy nazywając to składką od pieniędzy, które sobie zarobiliście. Z punktu widzenia dla tego Państwa jest, myślę, że istotne, żeby tutaj to może rozróżniać, ale tak nie do końca. Efektywnie prawdopodobnie nie istnieje. Wobec tego ta całkowicie pozbawiona jakiejś formy opodatkowania kwota, nawet jeśli jest to kwota niższa od tej, która będzie mieścić się w tym podwyższeniu. No i czwarta zmiana z tych jakby kluczowych, bazowych, również powiązana ze składką zdrowotną i właściwie również powiązana z podatkami, a więc najkrócej rzecz ujmując, składki tej nie będzie można odliczyć sobie od podatku, czyli nie będzie można przy jej pomocy, jej wartości, zmniejszyć sobie wartości, przy pomocy której to opodatkowanie wyliczamy. Czyli no, w rzeczywistości w wielu przypadkach nie dość, że będzie ona od dochodu, więc prawdopodobnie z dużym prawdopodobieństwem wyższa, to na dodatek nie będzie pomniejszać opodatkowania, tylko je zwiększać. Z tego też powodu, pomimo faktu, że w wielu przypadkach nagłaśniane i jakby uwypuklane przez twórców rozwiązania Polskiego Ładu są takie kwestie jak właśnie ta kwota wolna, jak próg podatkowy zmieniony i tak dalej, może się okazać, i zaraz do tego sobie, proszę Państwa, przejdziemy w szczegółach, może się okazać, że poszczególne rozwiązania mogą być nieco inne w kontekście tego, co się dzieje, gdy uwzględnimy już tą nieodliczaną składkę, liczoną w zależności od dochodu i tak dalej, tak? Najprościej byłoby to oczywiście ująć w pewien taki stabelowany sposób, uzależniony od właśnie wynagrodzenia brutto, netto i tak dalej. Zresztą zapraszam Państwa na stronę jakoszczędzaćpieniądze.pl, na której właśnie bardzo ciekawa tego typu analiza tabelowa jest zrobiona przez zawodowego doradcę podatkowego. Ja również, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, przyglądałem się temu opracowaniu i stanowi zdecydowanie jedno ze źródeł tego, co Państwu opowiadam, więc jeszcze raz zapraszam. Ja tutaj co prawda nie będę Państwa właśnie tego typu stricte tabelami zarzucał, bo straciłby prawdopodobnie temat i moje wystąpienie dzisiejsze dla Państwa na przejrzystości. Natomiast jestem zdania, że powinniście Państwo wiedzieć, w którym kierunku docelowo zmierzać będą właśnie kwoty, które u Państwa zostaną lub też nie zostaną. Na nie nakłada się właśnie temat tej kładki, na nie nakłada się m.in. również zagadnienie, jakim jest tak zwana ulga dla klasy średniej, o którym sobie wkrótce porozmawiamy i tak dalej, i tak dalej. Popatrzmy na to w ten sposób. Ci z Państwa, którzy zarabiają w tej chwili brutto pieniądze w rzędzie 3-5 powiedzmy tysięcy złotych,
Obecnie zatem netto zarabiają 2200, 2600 powiedzmy tak na oko. No to w praktyce będą zarabiać nadal 2600 oraz 2 powiedzmy 300 tysięcy. Różnica, to też wynika z tych tabel, o których Państwu wspominałem na tej stronie, miesięczna różnica wynieść może 153 tysiące dla tych z Państwa, którzy zarabiają najmniej, 40, przepraszam, tysiące powiedziałem, 153 zł dla tych z Państwa, którzy zarabiają na przykład kwotę rzędu 3000 brutto, czyli powiedzmy roczna różnica tu wynosiłaby 1800 zł, przy czym no, trzeba zdawać sobie sprawę, że wartość zarobku ze względu na inflację najprawdopodobniej straci i ten kwotowy zysk w praktyce okazać się może, i zapewne tak będzie niestety, zyskiem pozornym, bo to będą te pieniądze, o które podrożał chleb, podrożało masło i tak dalej, i niewiele tutaj w tym kontekście jednak się uda, jeśli mogę to tak nazwać, ugrać. Scenariuszem, w którym najprawdopodobniej nie nastąpi zmiana i żadna różnica tego, ile będzie po nowemu i po staremu, jest kwota mniej więcej 10 tysięcy brutto na etacie. Oczywiście, może powinienem był to dodać, na etacie, dosłownie na etacie, a więc rozmawiamy tutaj o takiej typowej, regularnie świadczonej umowie o pracę. Zdaję sobie sprawę, że również część z Państwa jest na zleceniach, na umowach o dzieło. One w wielu przypadkach będą w sposób, powiedzmy, analogiczny traktowane, ale no jednak wyliczenia najbardziej podstawowe, najwygodniejsze są na umowie o pracę i to od niej ewentualnie przechodzić można, próbować do kolejnych, które to byłyby potencjalnie bardziej, jeśli mogę to tak nazwać, obciążone tą sytuacją konkretną. Natomiast no, przy etacie, przy kwocie powiedzmy 10 tysięcy złotych brutto zarabianej na etacie, to jest koło 7 tysięcy netto i to będzie koło 7 tysięcy netto nadal. W przypadku wejścia również Polskiego Ładu, ponieważ będziemy mieli do czynienia z wspomnianą przeze mnie przed chwilą tak zwaną ulgą dla klasy średniej. Cóż to jest ta ulga dla klasy średniej? To jest rozwiązanie, które ma spowodować właśnie, że klasa średnia tak zwana, czyli osoby przeciętnie, średnio zarabiające, nie ucierpią, no ale jednak bardzo możliwe, że ta oszczędność będzie w pewien sposób pozorna, no bo nadal rozmawiać będziemy sobie tutaj o tym, że teoretycznie w kieszeni zostaje tyle samo, ale inflacja najprawdopodobniej spowoduje rośnięcie wydatków, pensji i tak dalej. Okaże się, że dużo, dużo łatwiej będzie stracić potencjalnie tę należność do ulgi dla klasy średniej, ponieważ wpadną do drugiego progu podatkowego. Ja już Państwu mówiłem, że ten drugi próg podatkowy wynosić będzie teoretycznie kwotowo więcej, ale znów rozmawiamy o tym, że wszystko będzie podwyższane, wynagrodzenia również. Łatwiej najprawdopodobniej będzie do tego progu wpaść do niego, będzie nie takim wyczynem, jeśli mogę to tak nazwać, a na pewno nie będzie powodem do zazdrości, ponieważ generować to będzie właśnie utracenie tego przywileju wynikającego z tego posiadania ulgi dla klasy średniej, tak? Natomiast dla tych z Państwa, i to już mówiąc wprost kwotami, którzy powyżej tych 10 tysięcy brutto zarabiają, zwłaszcza już nie wiem, 15, 20, 25, z każdym miesiącem będziecie Państwo po prostu bardziej tracić, tak? Dla tych z Państwa, którzy już tam w okolicach tych 20 tysięcy, cały czas przypominam, mówimy o kwocie brutto, czyli 20 tysięcy brutto to jest około 13 netto, to stanie się na przykład 12 bardziej netto. Stratni będziecie Państwo ponad 500 miesięcznie, czyli no nie jest to kwota tak żadna, 6 tysięcy rocznie przy szybkim mnożeniu. Dla tych z Państwa po prostu rzeczywiście dojdzie do tego, że
będzie efektywnie konieczność uwzględnienia tego, że nie dość, że jakby ceny rosną, wynagrodzenia teoretycznie też, ale wpada się w te progi dodatkowe, o czym już z Państwem rozmawialiśmy, to tym bardziej będzie konieczność zastanowienia się nad tym, do czego doprowadza sytuacja, w której jednak tym bardziej każdego miesiąca niejako 500 zł się po prostu traci, tak? I oddaje Państwu. Przy czym jeszcze tutaj przypominam tym z Państwa, którzy nie mieli z tym styczności, że istnieje coś takiego jak danina solidarnościowa. Ona ponoszona jest w przypadku, gdy bardzo dużo się zarabia, a jednak znów przypominam, że zakotwiczona jest niejako na pewnej w tej chwili funkcjonującej, istniejącej kwocie. I zakotwiczenie tej daniny na tej kwocie, a przy jednoczesnym podwyższaniu się wszystkich kwot, którymi operujemy, powodować będzie, podobnie jak przy tym drugim progu podatkowym, że coraz łatwiej wpaść będzie w ten wspomniany próg dużo zarabiających i zobowiązanych do ponoszenia daniny solidarnościowej 4%, która znów, pomimo może innego określenia jako danina i tak dalej, efektywnie rzecz biorąc jest kolejnym po prostu procentem, który trzeba uwzględnić przy ponoszonym opodatkowaniu, a więc przy pieniądzach, które najkrócej mówiąc jako etatowiec oddaje się Państwu. Danina solidarnościowa oraz wszelkie działania, które powodują, generują, jeśli mogę tak nazwać, odjęcie większych kwot, prawdopodobnie przekształcane będą te pieniądze w transfery socjalne przez rządzących określane jako sprawiedliwość społeczna, czyli to, że ci, którzy zarabiają więcej, mają więcej dawać tym osobom, które zarabiają mniej. No tutaj oczywiście nie wszystkim się to podoba i zapewne nie trudno się jest Państwu domyślić, że bardziej podoba się to osobom, które z tego tytułu niejako za nic otrzymywałyby te transfery. Mniej zdecydowanie podoba się to tym osobom, które uważają, że są niejako karane za swoją przedsiębiorczą postawę i zmuszone do utrzymywania tych, którym po prostu w ich ocenie się nie chce, tak? No bo tutaj oczywiście bardziej światopoglądowe kwestie mogłyby wkroczyć, czy ci, którzy mniej zarabiają, to im się nie chce, czy są pokrzywdzeni jakoś przez los i tak dalej. To nie jest naturalnie temat na rozmowę naszą dzisiejszą, bo dzisiaj rozmawiać będziemy sobie o prawie. Ale chciałbym, żebyście Państwo też niejako zdawali sobie sprawę, że zahacza to o podejście światopoglądowe, socjalistyczne, kapitalistyczne i tak dalej, jak Państwo sobie je określą, bo prędzej czy później, pomimo całej tej zabawy w liczby, sprawa rozchodzi się o to, że ci, którzy zarabiają więcej, mają oddać pieniądze tym, którzy zarabiają mniej, i tym pierwszym się to nie podoba, a tym drugim, powiedzmy, nieco bardziej. No i z tego też powodu ci pracownicy etatowi, bo cały czas o nich głównie dzisiaj rozmawiamy i tak jak mówiłem, powiedzmy, aspekty stricte dla przedsiębiorców zostawimy sobie na inny moment. Ci pracownicy etatowi usiłują znaleźć jakieś rozwiązania na sytuację, jaką generuje w nich Polski Ład. Bo tak jak to udało mi się chyba Państwu przedstawić, tak? Po pierwsze mamy grupę tych, którzy zarabiają powyżej, powiedzmy, tych 10-15 tysięcy złotych miesięcznie brutto. I to jest grupa wprost niezadowolona z tego rozwiązania, ponieważ ewidentnie, jakby nie liczyć, wychodzi na to, że będą w ich kieszeniach będzie zostawać mniej. Mamy tę grupę środkową, objętą rozwiązaniem, jakim jest wspominane już dzisiaj przeze mnie hasło pod tytułem ulga dla klasy średniej. Ta klasa średnia może z mniejszą pasją, jeśli mogę to tak nazwać, szuka dla siebie rozwiązań, natomiast również wychodzi jej, że pomimo tego, że wykazywana jest neutralność względem niej, tego rozwiązania być może w praktyce nie będzie ono dla niej neutralne, lecz niekorzystne. Najrzadziej oczywiście wśród osób, które twierdzą, że potrzebują się z Polskiego Ładu jakoś wydostać, są te, które zarabiają najmniej, które to osoby na pierwszy rzut oka rzeczywiście zostaje coś w ich kieszeniach, natomiast też wśród nich oczywiście znajdują się tacy, którzy
Wbrew temu, że teoretycznie ich portfel miałby być grubszy, twierdzą, że wolałyby jednak nie zetknąć się z tymi rozwiązaniami. No i zdarzają się pytania do nas, a przede wszystkim zdarzają się pytania do zawodowców, czyli doradców podatkowych, do księgowości i tak dalej. Co z tym fantem, jakim jest Polski Ład, dla wielu z pracowników zrobić? I żeby było jasne, proszę Państwa, zanim tutaj będziemy w ogóle rozmawiać sobie o jakichś podpowiedziach w tym zakresie, o jakichś rozwiązaniach, słowa, które chciałbym do Państwa w tym kontekście skierować, są następujące. Nie robić nic nielegalnego, nie kombinować za bardzo, nie bawić się w uciekanie rzekome za granicę, nie bawić się w rozwiązanie takie jak praca na czarno, nie... No nawet nie będę wymieniał dalej, proszę Państwa, po to, żeby Państwu nie podpowiadać tych rozwiązań, które właśnie uważamy tutaj wraz z załogą za po prostu nielegalne. Prosimy, apelujemy do Państwa, oczywiście nie ma nic złego w tak zwanej optymalizacji podatkowej, zwał jak zwał, w tak zwanym rozwiązaniu, które poprzez wiedzę, legalne drogi doprowadza do tego, że w jakiś sposób ten Polski Ład być może dla części z Państwa, która czułaby się nim pokrzywdzona, będzie mniej w ich ocenie krzywdzący. Natomiast jeszcze raz powtórzę tą ważną klauzulę. Zachęcamy, żeby zdecydowanie pozostać przy rozwiązaniach stricte legalnych, przy rozwiązaniach, które to nie są krzywdzące dla Państwa, dla nikogo, które po prostu są, że tak powiem, po ludzku ok. Co nie wyklucza tego, że no może kilka podpowiedzi da się tu Państwu dać, aczkolwiek już teraz, przypominając, że rozmawiamy tutaj z tymi z Państwa, którzy zajmują się działalnością na etacie, już teraz powiem Państwu, że pole manewru w porównaniu z uczestnikami potencjalnymi naszego kolejnego spotkania, czyli mikroprzedsiębiorcami, będą takie osoby miały jednak znacznie, znacznie mniejsze. Być może jest to moment, w którym warto zacząć od rozwiązania może nie najbardziej oczywistego, ale właśnie również części z etatowców w tym momencie chodzącego po głowie, a mianowicie po prostu pójścia w kierunku rzeczywiście własnej działalności. Przy czym, żeby było jasne, pewnie w większości z Państwa jest to wiadome, że prowadzenie własnej działalności niekoniecznie musi oznaczać rozstanie na przykład z pracodawcą dotychczasowym. Możecie mieć z nim jakąś relację na zasadzie tak zwanego samozatrudnienia. Więc tutaj również zwracam uwagę, że to nie jest tak, że trzeba z dnia na dzień rzucić wszystko i liczyć na to, że praca się znajdzie z sufitu. Również może to być jakieś takie stopniowe rozdzielenie się albo częściowe. Nie chcę tutaj się w to wdawać, tylko zasygnalizować Państwu, zwłaszcza tym, którym gdzieś to, powiedzmy, jak to się mówi, po głowie chodziło, tak, przygotowywali się do niej, może bardziej mentalnie niż finansowo. Mamy tutaj poczucie, a może właściwie w tym momencie powinienem powiedzieć, że trochę bardziej ja osobiście mam poczucie, jako osoba również prowadząca kancelarię radcy prawnego i współpracująca bieżąco z różnego typu klientami, mam tutaj poczucie, że Polski Ład dla takich osób wahających się w tym zakresie stał się trochę katalizatorem, iskrą, impulsem, zwał jak zwał, dodatkową motywacją, powodem do tego, żeby rzeczywiście podjąć się próby założenia tego typu działalności i w związku z tym, że posiadania jej to jakichś manewrów w zakresie wrzucania w koszty, w zakresie opodatkowania, wyboru w ogóle, w zakresie opodatkowania, może nawet zabawy, bardziej skomplikowane rozwiązania, takie jakimi są przykładowo spółki i tak dalej, ale no to, tak jak mówiłem, nie temat na to w tej chwili nasze spotkanie, ponieważ teraz postaram się powiedzieć, jakie jeszcze rozwiązania znajomi i nieznajomi przedsiębiorcy, ale jednak może nie przedsiębiorcy, tylko przedsiębiorczy ludzie pracujący na etacie stosują. No i pierwszym z nich, tak jak mówię, jest po prostu zostanie dosłownie przedsiębiorcą, a nie takim przedsiębiorczym człowiekiem w rozumieniu potocznym, a więc założenie firmy. Pracownicy, którzy otrzymują wysokie wynagrodzenia ustalone w kwotach brutto, odczują reformę bardzo, bardzo boleśnie.
No bo właśnie, jeżeli będzie napisane w umowie, że tyle a tyle się zarabia, nie wiem, górnolotnie mówi się 25 tysięcy, tak, złotych brutto, na umowie wygląda to fajnie, ale potem jak co do czego dojdzie, to może się okazać, że dotąd oznaczało to 16 tysięcy, jak to się mówi, na rękę, a nagle zaczęło oznaczać 15, no i jest to jednak zmiana standardu życia, do którego taka osoba mogła, jeśli mogę to tak nazwać, przywyknąć, tak? Więc no tutaj nie mając pola manewru, możliwości, że tak powiem, weryfikowania tego, jak tutaj zadziałać ZUS-em i tak dalej, właściwie pracownicy mają tylko i aż jedną możliwość, która też zdaje sobie sprawę z tego, byłem również, pomimo że teraz jestem po stronie, że tak powiem, przedsiębiorców, byłem również w miejscu tych z Państwa, którzy są na ten moment pracownikami i zdaję sobie sprawę, że to, co teraz powiem, nie jest rozwiązaniem najłatwiejszym, natomiast, no mówiąc wprost, jest rozwiązaniem po prostu jedynym. A więc jest to rozmowa z pracodawcą o tym, że te kwoty, które dotąd Państwo otrzymują, za chwilę staną się kwotami zupełnie innymi w rzeczywistości. Po pierwsze, ze względu na Polski Ład i na przykład jeśli Państwo po prostu macie jakieś kwoty wyrażone w kwocie brutto, no to dostajecie nagle mniej. Po drugie, ze względu na to, że spodziewamy się w sposób po prostu oczywiście rynkowy podwyższenia kosztów jedzenia i tak dalej, zamieszkania, wszelkich jakby tutaj waloryzacji i w ujęciu realnym wynagrodzenia po prostu spadną, tak? Ze względu na te właśnie pensje i ze względu na koszty życia, mówiąc krótko, możecie się Państwo niemiło zaskoczyć, że docelowo spotkacie się z tym, że gdzieś na koniec dnia, jak to mówią ludzie kalkujący angielskie at the end of the day, zdziwicie się Państwo jednak, że dochodzi do sytuacji, w której nie tak to miało wyglądać, tak? Także, proszę Państwa, powiedzieć uczciwie pracodawcy, że to nie jest to samo i żeby on się jakby zastanowił, czy nie byłoby bardziej fair dla wszystkich, tak? Zaproponować Państwu jakąś bardziej wygodną formę rozliczeń. Przy czym, no tutaj też warto, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę, że i jemu najprawdopodobniej, o czym sobie pomówimy w kolejnym wejściu, nie będzie najprościej, tak? Pomówmy jeszcze o tej uldze dla klasy średniej, tak? Jeżeli zarabiacie Państwo od 68 do 133 plus minus tysięcy rocznie, ma tutaj dojść właśnie do tej rekompensaty, ale tylko dla tych z Państwa, którzy oprócz tego będziecie w stanie jakby to wykazać, tak? Ważna informacja kolejna na koniec. Nie będziecie Państwo jako samotny rodzic mieli możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem, co, no mówiąc wprost, jest po prostu dużo mniej korzystnym rozwiązaniem. Ja nie jestem w takiej sytuacji, więc nie oporę tego na jakichś wiarygodnych doświadczeniach, więc tutaj przykłady spośród osób, które miały z nami kontakt, wychodzi na to, że nawet 12 tysięcy dało się niejako w ten sposób zyskać, a teraz rozmowa będzie o kwocie raczej 1,5 tysiąca, więc efektywnie rzecz biorąc znaczna podwyżka opodatkowania, tak? Jak Państwo wiecie, pewnie można się rozliczać ze współmałżonkiem. Pewnie jest Państwu również wiadomo, to akurat z kolei sytuacja, w której ja absolutnie się znajduję, że jeszcze w momencie zawarcia związku małżeńskiego nie można było i trzeba było odczekać każdy cały czas i cały rok podatkowy, żeby to zrobić. No to właśnie dlatego Państwu mówię, że można było, bo już można. Teraz można się już w roku zawarcia małżeństwa rozliczać z współmałżonkiem. Dla tych z Państwa, którzy powracają z emigracji, rozważają taki powrót, zachętą być może będzie ulga
w PIT-cie w wysokości 85 tysięcy złotych dla tych z Państwa, którzy są aktywni zawodowo po 60-65 roku życia, czyli po tym wieku emerytalnym i osiągnęli to prawo do emerytury, być może atrakcyjna będzie również analogiczna kwota zwolnienia z PIT-u ze względu na pracowanie jakby po osiągnięciu tego wieku. I ta sama kwota będzie dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, przy czym tutaj przyznam, że nie doprecyzowane to jest na ten moment chyba, w jaki sposób będzie to liczone, weryfikowane i tak dalej, ale docelowo również ma mieć miejsce. Więc są jakieś ulgi, są jakieś podwyższenia. Bardzo specyficzna sytuacja jest każdego z nas. Niektórym opłaca się rozliczać z małżonkiem, niektórym opłaca się rzeczy rozliczać ryczałtem, czy liniowo, czy w ogóle pójść bycie przedsiębiorcą. Nie jest, jeszcze raz to powiem, nasze dzisiejsze spotkanie żadnym zestawem rad konkretnie dla kogokolwiek z Państwa mogącego stanowić jakby ostateczną drogę do rozliczenia. Natomiast byliśmy zdania tutaj w gronie osób działających w naszym stowarzyszeniu, że na tyle Państwa Polski Ład interesuje i pojawiają się o niego zapytania, że warto byłoby zebrać to w jednym miejscu, a właściwie nie w jednym, tylko w kilku, bo tak jak mówię, do czynienia będą mieli Państwo jeszcze z kolejnymi odcinkami. Ten, tak jak mówiłem, dotyczyć przede wszystkim miał osób działających na etacie, wytłumaczyć, jak sytuacja związana z Polskim Ładem na nie wpływa, ewentualnie czy mogą podjąć w tym kierunku jakieś kroki i jakie. Bardzo dziękuję tym z Państwa, którzy zechcieli mnie dzisiaj wysłuchać. Do usłyszenia.